8, 9 i 11 czerwca Opera Wrocławska zaprasza widzów na ostatnią w tym sezonie premierę baletową Napoli 1841. Pierwotnie dzieło to zostało stworzone dla Duńskiego Teatru Królewskiego. Z kolei na deskach Opery Wrocławskiej zobaczymy to dzieło po raz pierwszy i co warto dodać, będzie to zupełnie nowa historia. Będzie to połączenie choreografii z tego czasu, tego Augusta Bournville'a, z nowoczesnym podejściem do choreografii w wykonaniu właśnie twórcy tego spektaklu, Johanna Coborga. Także będzie to piękny miks, myślę, właśnie czystej klasyki z właśnie podejściem nowatorskim. The subject of the ballet, it's a ballet that is very close to me, so every day I'm sort of going back to my roots. Tak naprawdę jest to temat bardzo bliski memu sercu. Każdego dnia powracałem do korzeni, żeby oddać siebie w tym wszystkim. No i to myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że mi się udało. Mamy ten zaszczyt, że materiały, z których korzystamy, otrzymaliśmy właśnie z Królewskiego Teatru w Kopenhadze. Jest to muzyka pełna koloru, pełna melodyki, rytmiki i tańców pochodzących z Włoch, z Neapolu. Jest to muzyka, która nie tylko akompaniuje narracji scenicznej, ale również opowiada historię. Małgorzata Dzierżon, kierowniczka baletu Opery Wrocławskiej, podkreśla, że jest to wyzwanie artystyczne, ale też wyróżnienie dla zespołu baletowego Opery Wrocławskiej. Duńska szkoła baletu wymaga znakomitego przygotowania wykonawców. To są kroki szybkie, trudne, które trzeba wykonać z dużą precyzją, a jednocześnie z łatwością, lekkością i naturalnością. Ale Napoli to nie tylko techniczne popisy, ale to przede wszystkim balet, w którym chcemy oddać charakter, kulturę, bogactwo i barwy Napoli i jego mieszkańców. Dwuaktowe Napoli 1841 będzie miało dwie obsady. Na scenie wystąpi zespół baletowy Opery Wrocławskiej, ale też zaproszeni goście. When I hear we will have performance in Napoli, I'm very excited. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że będziemy robić ten spektakl. Oglądałam swego czasu jeszcze oryginalną wersję tego dzieła. To jest nowa wersja przygotowana przez Johanna, przedstawia troszkę inną historię, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest radość z procesu twórczego, którą możemy tutaj czerpać. Ze względu na kontuzję w tym sezonie nie zobaczymy już Łukasza Ożgi. W spektaklu Napoli 1841 zastąpi go solista gościnny Marcin Kupiński, który jest solistą Królewskiego Baletu Danii. Za wiele nie miałem czasu na przygotowanie tej roli, gdyż zostałem poproszony, żeby przyjechać tutaj w zeszłą sobotę. Także szybciutko zacząłem w poniedziałek. Mieliśmy z Johanem 4 godziny na sali. Nauczyliśmy się całego baletu, także z rana we wtorek oglądałem próbę i spróbowałem zatańczyć wieczorem i jakoś się udaje. Także jeszcze brakuje mi paru kroków, jeszcze są 2 dni, ale myślę, że wyciągniemy na premierę. Zapraszamy wszystkich. Jest to piękny balet, zaręczam, piękna historia, jasna, kolorowa i dająca, myślę, same pozytywne emocje. Echo 24, Nina Jewtuszenko.